Aneta Dunaj, witam Państwa w programie Po godzinach. Dziś moim gościem jest Katarzyna Pakosińska, artystka kabaretowa, aktorka, dziennikarka, konferansjerka, autorka książek. Skąd tyle energii? Skąd tyle energii? Chyba dużo jem. Nie wiem, no, ale rzeczywiście w ogóle tak piękna wizytówka, bardzo dziękuję. Ale tak naprawdę tyle niby rzeczy, ale wszystkie biorą się jakby z jednej bazy. No jest to oczywiście humor, satyra, uśmiech, pogoda ducha, optymizm. Akurat tak się stało, że moje życie się potoczyło w kierunku bardziej sceny, chociaż w życiu o tym nie myślałam, bo jako z natury osoba bardzo nieśmiała. Może tego nie widać, ale tak jest. Raczej planowałam, żeby gdzieś przy sztaludze ilustrować książki dla dzieci albo być krytykiem teatralnym, bo teatr zawsze mnie fascynował. A to proszę bardzo, złośliwy los taką mi rzecz wysnuł i znalazłam się na scenie. I w sumie tak naprawdę z kabaretu, teatr, kabaret, czy prowadzenie koncertów, czy pisanie nawet książek, czy dla dorosłych, czy dla dzieci, ale wszędzie jest ten język, który chyba jest dosyć specyficzny w moim wykonaniu. Pani uśmiech jest słynny już. Czy ten optymizm to z natury, wynika z natury, czy po prostu musiałaś Pani tego nauczyć? Czy Pani reaguje zawsze na każdą trudną sytuację uśmiechem? Chyba tak. Szkoda, że nie mogła ze mną przyjechać moja babcia, 98 lat, moja mama, które są przewesołe. Wydaje mi się, że nawet w swoim poczuciu humoru to spokojnie mogłyby mnie przykryć. Wydaje mi się, że w ogóle kobiety w mojej rodzinie, tak po kądzieli u nas jest tak, taka i radość życia, i pogoda życia, i prędkość wychodzenia z najrozmaitszych sytuacji. Bo też proszę sobie nie myśleć, że ja tak niby uśmiech, ale ja też nie jestem kobietą robotem, mam swoje dni. Też oczywiście jest łezka, ale mam chyba rzeczywiście zdolność wychodzenia bardzo szybko z jakiejś opresji. Przede wszystkim staram się zawsze być aktywna. Jeżeli jest jakiś problem, coś się dzieje, to staram się od razu jakby wziąć byka za rogi, jakoś sobie z tym, pomocować się z tym trochę. I to jakoś zawsze się znajdzie wyjście z sytuacji. No, a uśmiech naprawdę pomaga. Nie jest za bardzo w naszym kraju niestety w cenie, bo niestety bardzo długo zmagałam się z taką opinią, że jeżeli jest uśmiechnięta, no to w sumie z czego ona tak się cieszy. No bo w sumie nasza rzeczywistość jest taka, a nie inna i tego uśmiechu nie mamy za wiele, ale możemy tą rzeczywistość ubarwiać i właśnie przez takie podejście, przez poczucie humoru, przez jakieś niestawianie spraw na ostrzu noża, przez słuchanie drugiego człowieka. No jest mnóstwo wyjść z sytuacji, ale uśmiech naprawdę warto chyba, chociaż teraz chyba coś zacytowałam. Ostatnio była Pani na urlopie w Gruzji, z tego co wiem, tak? Do Gruzji jeździ Pani co roku. Ostatnie 30 lat, tak. No Gruzja tak naprawdę jest moim jakimś drugim miejscem na ziemi, już się z tym nie kryję. Pierwszy raz byłam tam pod koniec lat 80. zupełnie przez przypadek, jako tak zwana wymiana grup tanecznych. W latach 80. było to bardzo modne, kiedy się jeździło, uczyło się różnych innych tańców, innych narodów, jeszcze w ówczesnej Jugosławii pamiętam, Finlandia, Katalonia, ale właśnie Gruzja stała mi się jakoś tak najbliższa. No i już teraz będzie prawie 30 lat, jak do tego swojego drugiego domku jeżdżę. No. Rzeczywiście, jak do domku. I planuje Pani teraz wyprawę na jeden z najwyższych szczytów Gruzji, tak? Kazbek. To z kolei moje szaleństwo. Ja wiem, ile mam lat, bo to była pierwsza rzecz, jaką słyszałam od mojej mamy. Bardzo długo nie mówiłam mamie, że zdecydowałam się na taką wyprawę, czyli zdobycie 5000-tysięcznika. Jakby mi jeszcze było mało, jakbym tych zdobyć z każdego dnia nie miała jakiś, ale sobie jeszcze wymyślałam, że wejdę na górę Kazbek. W ogóle jest bardzo, bardzo piękna inicjatywa, to jest fundacja dla dzieci, dla szkół z Poznania, marzeniami Frankiewicza i także chcę też tą akcję wspomóc, a poza tym jeszcze sama siebie przekonać, że daję radę. Moja mama, jak po usłyszeniu tej wiadomości, nie odzywała się do mnie przez parę tygodni, potem wykonała jeden krótki telefon i padło jedno pytanie. Czy ty im powiedziałaś, ile masz lat? Więc powiedziałam, mamo, nie będziemy w ten sposób rozmawiać. No w każdym razie nie powiedziałam, ile mam lat. I sama postaram się zapomnieć, bo rzeczywiście idę jako najstarszy uczestnik tej wyprawy. Ale od 2 miesięcy bardzo profesjonalnie do sprawy podeszłam, więc jest i trener, i jakaś głupia dieta została mi narzucona, którą w ogóle po 2 tygodniach zamiotam gdzieś pod dywan, no bo niestety bez jedzenia to ja nie daję rady. Oni pozwolili mi jeść i to był jedyny moment, kiedy zaczęłam tracić humor i to mnie bardzo zaniepokoiło, dlatego natychmiast wróciłam do normalnego jedzenia. Trenerom o tym nie powiedziałam, oni się nawet nie zorientowali, także nie wiem, może podczas wspinaczki coś wyjdzie z tego, ale na razie się nie przyznałam, jem normalnie, ćwiczę. No i jestem z Państwem. Kolejny Pani projekt. Napisała Pani książkę dla dzieci. Słyszałam, że ma powstać kontynuacja tej książki. Tak, no teraz spotykamy się, jest połowa
Dokładnie połowa. Połowa sierpnia, do końca miesiąca muszę oddać już gotowy skrypt drugiego tomu Maliny. Malina Cud Dziewczyna to był pierwszy tom, Malina Szał Dziewczyna to będzie tom drugi, który będzie jakąś kontynuacją oczywiście, ale jeszcze bardziej rozwijam sprawę. Także myślę, że dzieci będą miały dużo frajdy, wymyślam całe mnóstwo zabaw, które aktywizują, myślę, że całe rodziny, zgadywanki, najwięcej oczywiście zabaw językowych, polonistycznych, bo to uwielbiam. Także myślę, że też jakoś trafi do czytelników i spotka się z uznaniem, bo ta pierwsza zrobiła mi ogromną niespodziankę i to, że dzieciom się podobała i również dorosłym, więc to było też dla mnie bardzo miłe. Pierwsza osoba, która w ogóle przeczytała ten skrypt rok temu, to był Mirek Zbrojewicz. Bardzo często w rok temu występowaliśmy razem, więc przy nim wszystko było pisane. Więc jako pierwszy kartka po kartce czytał. No i kiedy go potem zapytałam, mówi, jak myślisz, że będzie podobało się dzieciom? Mówi, no nie wiem jak dzieciom, ale dla dorosłych jest... Użyję eufemizmu, bardzo ładne, bardzo fajne. Inspiracją była córka? Tak, no oczywiście, że tak. I w ogóle dzieci, które gdzieś tam koło mnie biegają, moja siostra ma trójkę, także jestem bardzo bliziutko. Chociaż jeżeli chodzi o sprawy językowe, non-stop. Oczywiście dialogi bardzo fajnie mi się pisze, bo to jak najwięcej jest wspólnego ze sceną, z skeczami kabaretowymi. Takie syntezy i jakby prawda w słowie. I bardzo o to dbam, więc przede wszystkim było czytanie rozmaitych blogów młodzieżowych, nastolatkowych, żebym wiedziała, no bo ja już niestety trochę się wapno robię, żeby tak do tego pokolenia cały czas docierać, żeby ten język był żywy. I do tej pory napiszę jakąś wymianę zdań, to konsultuję to z córką i z jej koleżankami. I na przykład ostatnio jak napisałam, że to ktoś tam niby zamiast oszalałeś, to ty z miksera wyszedłeś, no to okazało się, że to jednak jest hała i po prostu siara i mam tego nie pisać. Więc muszę rzeczywiście tutaj być bardzo, bardzo, bardzo czujna. Także mam nadzieję, że ten język, który będzie w drugim tomie, się również sprawdzi i będzie jak najprawdziwszy. A jakie są Pani kolejne plany zawodowe? Aktorskie, kabaretowe? No jestem jakby w progu kończenia tekstu, w sumie nie wiem jak go nazwać, czy to będzie monodram kabaretowy, czy to będzie stand-up. W każdym razie będzie to dosyć niezwykła mieszanka. Tutaj głównym autorem będzie Wojtek Saramonowicz, który ma jakby zlecenie na taki monodram. W każdym razie taki właśnie półtora godzinny spektakl, bardzo na wesoło. No więc to myślę, że będzie na wiosnę gotowe, bo teraz w związku z tym, że jedną książkę, zaraz muszę drugą książkę skończyć i jeszcze oczywiście występ cały czas w podróży, więc żeby tak normalnie i nie na wariata, to myślę, że z tym nowym spektaklem to się spotkamy wczesno-wiosennie. I gdzie można będzie Panią zobaczyć? No to myślę, że po prostu chciałabym być w najlepszych sklepach muzycznych. To kiedyś rzeczywiście, jak opowiadaliśmy, jakieś pierwsze płyty kabaretowe się pojawiały, ale myślę, że oczywiście zaczniemy od Warszawy, od teatru. A potem to już cała Polska. Czyli Kętrzyn również? No oczywiście, jeżeli tylko Państwo zapraszają, oczywiście bardzo chętnie przyjadę, bo lepiej się, wydaje mi się, ja się w ogóle czuję, jak mam kontakt z publicznością na żywo. Jakiekolwiek studio, jakiekolwiek zamknięcie mnie, ja właśnie wtedy ta cała moja nieśmiałość wychodzi i bardzo jest mi ciężko, kiedy tak wychodzę i widzę te 1000 osób przed sobą, to jest to wtedy mój żywioł. Także jak najbardziej takie spotkania są dla mnie w cenie. Nie peszy Pani reakcja publiczności? Pamiętam i do tej pory tak jest, że kilka chwil przed wejściem na scenę mam motyle w brzuchu i jest taki ale wystarczy, że wychodzę, jakby tak zwany pierwszy krok postawiony na scenie i widzę po prostu uśmiechnięte oczy, bo uwielbiam widzieć publiczność. To nie tak, chyba nie jestem typowym aktorem, bo moi na przykład koledzy z teatru to w ogóle albo się boją, a ja jak najbardziej, więc często grając spektakle takie typowo aktorskie, nie kabaretowe, to muszę tutaj bardzo jakby trzymać się na wodzy, bo ja natychmiast mówię. Pamiętam mój taki duży powrót, bo miałam dosyć sporą przerwę, jeżeli chodzi o granie w teatrze, takim zawodowym, profesjonalnym. Miałam spory problem z wyjściem na scenę tak po prostu w przestrzeni, bo ja wychodziłam, stawałam centralnie, szukając mikrofonu i gdzie ja mam mówić. No to oczywiście trzeba było w postaci, więc na samym początku chodziłam tak zwane, grałam meblami, więc żeby tak nie stać na środku, więc tak chodziłam i tak meble oparłam się o stół albo o krzesło, żeby jakoś się odnaleźć w tej przestrzeni. Także zupełnie, niby tak bliskie formy, a jednak kompletnie innymi narzędziami się człowiek musi posługiwać. Także kabaret, w ogóle stand-up, teatr, to są zupełnie inne bajki. Ale jakoś staram się elastycznie zachowywać i istnieć. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Życzę dalszych sukcesów. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościem była pani Katarzyna Pakosińska.